Jakiś czas temu testowaliśmy Mercedesa AMG A35, a teraz mamy w swoich rękach Mercedesa A45S. I choć te auta są wizualnie w zasadzie nie do odróżnienia, to dzieli je aż 115 koni mocy. 115 koni mocy to tyle, co jeden miejski samochód, na przykład Seat Ibiza z silnikiem 1.0 TSI pod maską, i te różnice bardzo mocno czuć na drodze. To oczywiście nie jedyna różnica, bo Mercedes A45 to nie jest taki szybszy A35 i jeżeli wydaje Wam się, że te samochody więcej łączy niż dzieli, to za chwilę wyprowadzę Was z błędu. No ale żeby nie było, kilkadziesiąt tysięcy złotych dopłaty musi sprawiać, że auto czymś się wyróżnia na drodze. I to, co odróżnia A45 i A45S od słabszych odmian, to jest ten grill, który kiedyś nazywał się Pan Americana, a teraz ma jakąś dziwną nazwę, której ja na przykład nie mogę zapamiętać. I jest on zarezerwowany wyłącznie dla najmocniejszych Mercedesów. Te wloty powietrza nie są zaślepione, one tutaj służą faktycznie chłodzeniu i temu, żeby przez samochód przepływało nieco więcej zimnego powietrza, co przydaje się szczególnie na torze. No i mamy felgi, których nie da się zamówić do Mercedesa A35. Udają one, że mają centralną śrubę i chłodzą skutecznie ogromne tarcze hamulcowe. No i mamy napęd 4MATIC Plus, czyli wersję napędu 4MATIC, której nie znajdziemy w tańszych odmianach Mercedesa. Tutaj jest ona wyposażona również w drift mode, który kieruje 100% momentu obrotowego na tylną oś i działa nieco dziwnie, ale o tym później. Tego kika nie będę wkładał do wydechu, bo te końcówki są w zasadzie prawdziwe. No może oprócz tego, że tam za tymi owalami kryje się pojedyncza rura z każdej strony, ale kijek będę wkładał tutaj, bo ten pakiet aerodynamiczny no w zasadzie nie robi nic poza efektem wizualnym. To nigdzie nie idzie, to jest zaślepione, ale przyzwoicie wygląda, a w tym samochodzie o to przecież chodzi. Maskę w Mercedesie A45S warto otworzyć chociażby dlatego, żeby przywitać się z osobą, która składała nasz silnik. Pan Joran Petkowicz zrobił kawał dobrej roboty, bo 421 koni to jest moc, która jest rozwijana w tym przypadku bardzo liniowo. Maksymalny moment obrotowy osiągany jest dopiero w okolicach 5000 obrotów na minutę, a kiedy jedziemy spokojnie, samochodem można osiągnąć wynik spalania w okolicach 10 litrów na 100 km w mieście. 421 koni i około dychy spalania w mieście. To jest genialny wynik. No i warto jeszcze zobaczyć naprawdę ogromną, jak na seryjny samochód, turbinę i rozpórkę na przedniej osi z logo AMG. Tutaj naprawdę jest na co popatrzeć, a to nie jest takie częste w przypadku czterocylindrowych hot hatchy. Ustaliliśmy już, że Mercedes A45S jest bardzo ładny, znaczy ja ustaliłem, i podoba mi się nawet bardziej od nowej serii 1, co jest dla Mercedesa sporym komplementem, więc zajrzyjmy do środka. A w środku czekają na nas m.in. sportowe fotele, które są wyposażeniem opcjonalnym. I muszę przyznać, że dawno nie siedziałem w tak wygodnych sportowych fotelach. One są również tutaj podgrzewane, wentylowane, więc moim zdaniem jak najbardziej warte dopłaty. Kierownica. Kierownica jest typowa dla Mercedesa, dla nowych modeli, to znaczy z takim satynowym wykończeniem. Tutaj wieniec jest wykończony również zamszem. Generalnie trzyma się bardzo dobrze, fajnie leży w dłoniach, nie jest tutaj za szeroka. Jednym to przypada do gustu, innym mniej. Mi się akurat podoba, że nie jest taka gruba jak niemiecki Wurst. No i opcjonalne przyciski, którymi zmieniamy tryby jazdy. Włączamy, wyłączamy ESP. Możemy oczywiście konfigurować, co te przyciski dokładnie będą robiły. Czy warto dopłacić? Nie wiem. Szczerze mówiąc, te funkcje są zdublowane tutaj na tunelu środkowym, więc moim zdaniem gadżet, ale wygląda efektownie. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego systemu MBUX, ale w nowej wersji, w modelach AMG, mamy kilka ciekawych funkcji. Jest Track Pace, gdzie możemy mierzyć czasy przyspieszania do setki, możemy pokonywać wirtualne okrążenia na torze, które sobie wyznaczymy. Są też opcje telemetrii, które są dostępne po włączeniu zapłonu. Generalnie jest tutaj sporo
ciekawostek dla tych, którzy rzeczywiście chcą się dowiedzieć czegoś więcej o swojej jeździe. O różnicach między Mercedesem AMG A35 a A45 można długo rozmawiać na postoju, ale tak naprawdę najlepiej sprawdzić, czym te auta się różnią podczas jazdy, bo nie tylko większa moc jest tutaj różnicą. Oprócz tych 115 koni, które w zapasie ma A45 względem Mercedesa A35, są tutaj także większe hamulce, dużo twardsze zawieszenie i napęd 4MATIC Plus, który robi robotę w tym aucie. To jest chyba największa zaleta tego Mercedesa, bo napęd na 4 koła działa tutaj dokładnie tak, jak się tego spodziewamy. W zasadzie nie wiem, jak lepiej taki napęd na 4 koła mógłby działać w hot hatchu. Skrzynia biegów, która jest przekleństwem w mieście, staje się naprawdę świetnym kompanem do sportowej jazdy. Zazwyczaj nie zwleka zbyt długo z redukcjami, nie zmieni samodzielnie biegu, jeżeli ją o to poprosimy tym przyciskiem, który aktywuje tryb manualny, i bardzo, bardzo agresywnie zmienia pierwsze trzy biegi tak, żeby czas do setki mógł być jak najbardziej skrócony. Ogólnie rzecz biorąc, moc nie przekłada się w tym aucie 1:1 na przyjemność z jazdy, bo jeździłem już o połowę tańszymi hot hatchami, które dawały mi mniej więcej tyle samo frajdy za kierownicą, ale samochód jest wybitnie wręcz sprawny i piekielnie szybki jak na hot hatcha. No, dość powiedzieć, że to jest najmocniejszy obecnie produkowany seryjnie hot hatch. Małym zawodem może być jednak układ kierowniczy, który pozostał niezmieniony względem A35. Kierownicą kręci się tutaj po prostu zbyt lekko, jest on zbyt mocno wspomagany i nie przekazuje zbyt wiele informacji o tym, co dzieje się na przedniej osi. Trzeba pamiętać o tym, kto będzie decydował się tak naprawdę na takiego Mercedesa i raczej nie będą to osoby, które będą zabierać go non-stop na tor. Tak samo jak SUV-ów nie kupują osoby, które non-stop wyjeżdżają poza asfalt, tak ten samochód większość swojego życia zapewne spędzi w mieście. I nie jest to najlepszy wybór do miasta. Szczerze mówiąc, po Warszawie lepiej jeździłoby się chyba A35, które również miałem okazję przegonić przez parę kilometrów. A45S lubi szarpać, nie jest zbyt ekonomiczny w mieście, bo po prostu kusi do szybkiej jazdy. Oczywiście, kiedy postaramy się zejść ze spalaniem, to tak jak wspominałem, 10 litrów na 100 km też jest osiągalne, ale to auto nie jest najlepszym wozem, najlepszym hot hatchem do miejskiej jazdy. Jest po prostu zbyt twarde, jest trochę trzeszczące w środku i ma zestaw audio Burmester, który zdecydowanie jest chyba najsłabszym punktem tutaj we wnętrzu tego samochodu. Uprzedzając Wasze pytania, tak, jest drogo, bo Mercedes AMG A45S cennikowo zaczyna się od 259 tysięcy złotych. Żeby wyjechać z salonu jakoś sensownie wyposażonym modelem, to musicie dać pewnie mniej więcej 300 tysięcy złotych, a to już jest cena, za którą możecie mieć dwa przednionapędowe hot hatche, które również dadzą Wam masę frajdy za kierownicą. Jak każdy szanujący się hot hatch, Mercedes A45S dysponuje funkcją launch control, która tutaj nazywa się race start i to ona tak naprawdę pozwala wyzwolić pełny potencjał tego silnika ze startu zatrzymanego. Aktywuje się go bardzo prosto, tryb sportowy albo tryb race, lewa noga na hamulec, prawa noga na gaz. Robi robotę.